Kogo byś wzięła? Poradź. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem co powiedzieć, wiesz, bo... Przepraszam, ale mi się nie podobało niestety do końca. Wiecie dlaczego? Bo przesadziliście z manierą. I jeden i drugi, po prostu jakby was wstąpił jakiś manieryczny dewil po prostu. Nie mogłam zrozumieć ani jednego słowa prawie z czego śpiewaliście. Jeżeli już bym miała wybierać, to trochę prościej i trochę spokojniej zaśpiewał Paweł. Pięknie, dziękuję. Trochę? Ring nie przyjmuje usprawiedliwień. Andrzeju? Serce jest wtedy zdrowe, kiedy bije w granicach określonych już przez lekarzy. Kiedy przekracza te granice, pojawia się... konieczność bypassa. Albo zastawki. Panowie. Ja jestem rock'n'rollowcem, ja was kupuję. Jak nie rozumiem słów, to sobie ściągam z internetu, tym bardziej jak są po polsku. God damn it! Ekspresja! Ja nie rozumiem. Ale gdybyś miał miejsce dla jednego, to którego bym miał wybrać... No, chyba bym się zdecydował na Marcina Czyżewskiego. Mm-hmm. Czyli Marcin poszedłby z wami. Dobrze, dziękuję. Eddie, twój czas. Chłopaki, najtrudniejszą granicą w estetyce w ogóle jakiegokolwiek gatunku w muzyce jest to dozowanie. To jest bardzo trudne, bo trzeba otworzyć wachlarz emocji, różny dla różnych utworów, ale trzeba wiedzieć, gdzie te granice postawić. I tutaj ta granica została przesunięta poprzez jakby chęć walki, zdobycia tego ringu. Tylko to zadziałało przeciwko wam. Marcin, to wykonanie było troszeczkę aktorskie. W interpretacji. Wokalnie zajebiście. Paweł, ty masz
narzucone jakby kolory od natury, że masz bardzo potężny wokal, ale potrafisz też śpiewać delikatnie, bo pokazałeś to na próbach. Dzisiaj wszystkie delikatne rzeczy były nieczysto, były niedokończone, nie wybrzmiały, więc dużo bardziej precyzyjnie zaśpiewał Marcin. Dawajcie mi tu ręce, chłopaki, bo czas decyzji nadszedł. Proszę bardzo, Eddie. Wydaje mi się, że do następnego etapu że jeszcze nie do końca odkryty jest dla mnie Marcin. Zabieram Marcina. Marcin, gratuluję ci. Jeszcze raz pięknie dziękuję. To wielka przyjemność. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Ja chciałem dodać, że takie rockowe głosy to tylko można z buta zdobywać. Chłopaki, kochamy!